roku pojawiły się też oto takie napisy, które bardzo fajnie i w czytelny sposób mówią, gdzie wchodzisz. Poza tym tam dalej, jak wejdziecie, jest mała klatka schodowa i tam też muszą być oznaczenia, bo inaczej nie traficie, tylko do kibla wejdziecie. Wspomniało mi się, że w Gołym Bieskim jedna Rosjanka spisywała nazwy tych butów, takie się podobały. Energii i zapale, które są tutaj chwilowo. Czekam, aż trochę wzgośnie. To jeżeli to by było częściej, że tu jest hype mój, a tu jest depresja i to by było silne, to by miał afektywną dwubiegunową, ale nie ma, po prostu jakiś chyba styczeń i dość zimny. Jak smaka? Właśnie rozbiłem miskę do płatu. Już po robocie czas na relaks, na siłownię. Jeszcze tylko trzeba tam dojechać. Ale może skończę w komunikacji miejskiej czytać książkę. A oto sekret, dlaczego parkowanie przy sypkach jest takie fajne. Bo zawsze jest dużo miejsca, żeby wejść. Zawsze, zawsze. Po pierwsze, robi się coraz jaśniej. O tej godzinie pewnie już by było szaro, a tak jeszcze mamy zachodzące słońce. Druga informacja, to chcę dzisiaj przetestować mikrofon, więc włączyłem tryb samolotu, by sprawdzić, czy będą jakieś zakłócenia. Bo trzaski mnie już zaczynają trochę irytować. Mam nadzieję, że ich nie będzie. Następnie chciałem powiedzieć, że Młociny, znaczy Park and Ride, który normalnie jest bardzo zatłoczony. Park and Ride, świetna sprawa, tylko szkoda, że o 8 już nie ma wolnych miejsc. Miasto mogłoby coś z tym zrobić i nie wiem, wyższy budować, albo czy tam kto to buduje. Do końca roku ma się doczekać, chyba bodajże roku tego, ma się doczekać rozszerzenia, upgrade'u. Będzie postawiony kolejny budynek na około 100 coś miejsc. Więc może Gehenna i próba znalezienia gdziekolwiek miejsca się skończy. Mam taką nadzieję. Natomiast zastanawiałem się swego czasu, kto za to płaci, więc płaci za te. To już wiem. A propos nowej serii, którą mogliście dzisiaj w zasadzie zobaczyć, znaczy zobaczyć zwiastun. Podczas montażu stwierdziłem, że wyszło fatalnie. I częściowo chcę to powtórzyć, a czy chcę powtórzyć gadkę, którą robiłem jako wstęp. Wy widzieliście jej kawałek. Nie będę chodził nigdzie jeszcze raz, pytał, prosił, tylko zmienię samą gadkę, bo wyszła strasznie nudna. Przypominająca trochę EduSat, czyli program, przy którym się zasypiało. A tego byśmy chcieli uniknąć. Więc muszę to nagrać jeszcze raz. To jest a propos też bycia autentycznym. Nikt nie lubi oglądać autentycznych rzeczy. Tak wynika z obserwacji YouTube'a. Można było się tego spodziewać, biorąc pod uwagę, że filmy i Hollywood amerykański w 90% też się kończy ciut inaczej niż powinien. Choćby Pretty Woman, w której de facto scenariusz zakładał rzucenie pieniędzmi w twarz Julie. Ale ludzie nie godzą się na to, bo chcą. Oni mają dość życia takim, jaki jest, nudne, szare, więc są pokazywane sceny, które ludzi zadowolą. Choćby w Taken główna bohaterka, która prawie jest sprzedana w niewolę seksualną, kończy z uśmiechem, ucząc się tam, zaczynając lekcję śpiewu, taki bullshit amerykański typowy. Ale do czego zmierzam? Po to chcę poprawić, bo nikt takich flaków z olejem by nie oglądał. Po drugie, ostatnio sam się zachowuję jak flaki olejem i mówię jednym monotonnym
głosem, gdyż nie mam sił, jestem trochę wszystkim zmęczony. Natomiast wiem, tak jak już wspominałem, to jest w sumie falowo i teraz będzie trochę gorzej, później będzie trochę lepiej i to się wyrównuje. Ten model tak ma i co zrobicie? Natomiast podziwiam osoby, które po prostu prowadzą wideobloga i wcielają się w postać, w którą mają wymyśloną i robią show. No to jest naprawdę już niezłe aktorstwo. No i może dlatego aktorzy zarabiają tyle, co zarabiają, a ja nie zarabiam tyle, co aktorzy. Więc czas może się nauczyć wchodzić w rolę na co dzień. I w zasadzie o tym na swoim vlogu mówi Gonciarz, o tym byciem autentycznym, nie byciem autentycznym. Casey przyznał się, że on specjalnie montował tak, a nie inaczej, żeby te filmy były radosne i pełne świetnych rzeczy, które on robi na co dzień, bez pokazywania tego, jak nudne są pewne rzeczy. Natomiast u mnie są same nudne rzeczy, więc nie macie wyboru. Dostałem pytanie, dlaczego nie mam oddzielnej podstrony na Facebooku na prowadzenie vloga. Nie mam z tego względu, że chwilowo chcę ograniczyć widownię, o dziwo, do grupy osób, które znam. Z tego samego powodu między pewnie marcem a majem będzie wyłączony chwilowo kanał YouTube'owy. Gdyż będę przechodził przez pewne procedury i nie chcę, żeby było mnie wiadomo więcej niż to jest potrzebne. Natomiast seria, która niebawem trafi, będzie ten pierwszy odcinek zmontowany, trafi na oddzielną stronę na Facebooku i na YouTubie, to na pewno. Natomiast chciałem to wprowadzić jakby w kolejnych krokach po rozmowie z pewną osobą, która niestety mi wymknęła się z kraju już dawno temu, ale wymknęła się jeszcze dalej, przez co kontakt z nią jest chwilowo ograniczony. I będę musiał do niej wrócić za czas pewien i wtedy będę mógł spokojnie nagrać drugi odcinek, ale niestety tego nie przeskoczę, więc drugi odcinek może być opóźniony. Natomiast do osób, które uważają, że pokazywanie się na antenie w maseczce, czy na antenie wideo z maseczką na twarzy jest dziwne, ja uważam, że nie, że mi to nie przeszkadza. Jestem pro maseczkowy i pro dziwne rzeczy, także nie wiem, dlaczego to wzbudziło aż takie nie wiem, poruszenie. Używam maseczek, kremu, kąpię się, także raz ogoliłem nogi używając plastków z woskiem, nie polecam. Używałem, nie wiem, lakierów bezbarwnych do paznokci z odżywką. Też nie widzę problemu. Co jeszcze nie uważam za dziwne? No, jest podejście. No. Kiedyś było podejście metroseksualne, czyli facet dbający o siebie, mocno dbający o siebie, ponadprzeciętną. Później pojawił się trwal z brodą, który nie dość, że ma wyglądać jak trwal, to chyba ma pachnieć jako trwal. Wszystko jest dla ludzi. A teraz jadę na siłownię, bo po wizycie w sobotę byłem, w piątek byłem. Czułem zakwasy, więc forma opadła, a zbliża się lato 2017 i tą formę trzeba zbudować od nowa i trzeba się ogarnąć, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. O dziwo, wizyta u lekarza, któremu trzeba było naściemniać, że się ma temperaturę, by dostać antybiotyk na zatoki, pomogła, antybiotyk pomógł, odpukać w niemalowane. Kolejny udany trening, chociaż jeszcze stopuje się, jeszcze, ale już jest nieźle.